Siemanko, witajcie. Dzisiaj miałem taką małą niespodziankę. Podczas roboty przy aucie, gdy grzebałem sobie przy busie, przyszedł listonosz i przyniósł mi taką oto paczuchę. Jak widzicie, paczucha jest do Krzysztofa, czyli do mnie, i paczka jest od Stasia. Dziękuję Ci bardzo, Stasiu. Nie spodziewałem się, że w ogóle będziesz paczki wysyłał swoim darczyńcom, jak ty to nazywasz. Oczywiście nie robiłem tego, żeby dostać paczkę, bo nawet nie wiedziałem, że takie paczki się do, że tak powiem, dostaje, ale myślę, że może kilku darczyńców nowych po tym filmiku będziesz miał. No i co, moi drodzy, bierzemy, patrzymy, co jest w tej paczce. No dobra, to bierzemy się za otwieranie paczuchy. Jest posklejana, Stasiu, tak jak mówiłeś, także nikt tu raczej nie grzebał. Ja tutaj osobom oglądającym chciałbym tutaj wytłumaczyć, kim jest w ogóle Stasiu, od którego dostałem tą paczkę. Jest to naprawdę bardzo fajna, pozytywna osoba, która tak w skrócie pomaga innym. Wiecie, aż ciężko to kurde sobie wziąć w tej mojej głowie, uświadomić, że tak można. Prowadzi, jak widzicie, stowarzyszenie. Ta nazwa Synowie Boga Żywego niech Was zbytnio nie zmyli w kierunku religii. Jak najbardziej osobą taką uduchowioną, jak najbardziej Stasiu jest, ale nie idźmy tutaj w kierunku typowej religii, kościoła i tak dalej. Tak, może być, oczywiście. Jeżeli byście byli ciekawi, to ja Wam oczywiście odnośnik do kanału Stasia dam, tam sobie możecie posłuchać, o czym on mówi. I może też Wam przypadnie do gustu, tak jak i mi przypadł do gustu. Oczywiście zachęcam Was, żebyście też tam, jeżeli jesteście oczywiście w stanie, jakoś tam pomogli Stasiowi. 5-10 zł przelać. Ja oczywiście dam Wam na miarę, będzie numer konta i tak dalej. Co tu, Stasiu? O, co my tu mamy? O, no nie wierzę. Zobacz, co dostałem. No tak, sam sobie nie zrobiłem, to w końcu dostałem. Od razu na święta, karteczka, Krzysztof z rodziną, Stasiu, fajnie, fajnie, dziękuję. Słyszę, tu jeszcze mam jeszcze jakiś magnesik. No dobrze, dobrze, Stasiu, tu zabezpieczyłeś. O, jaki fajny, fajny, kolorowy, Wrocław. To nie jest jakaś tam nowość. Pozdrawiam wszystkich z Wrocławia i okolic. I mam jeszcze taką kuchnię light. Przepisy, które pozwolą żyć długo i zdrowo. Fajne. Co jeszcze? Co my tu mamy jeszcze? O! Może tak, żebyście też widzieli. Takie oto podziękowania. Jeśli byłem w stanie, to oczywiście przelewałem raz mniej, raz więcej, ale wiadomo, ile kto może, ile kto chce, przymusu nie ma. I takie fajne. Warzywko lubię, ogólnie lubię zieleninę jeść, także na pewno skorzystam. Dzięki wielkie, Stasiu. I pozdrawiam oczywiście Ciebie, jak i wszystkich Twoich podopiecznych. No i życzę Wam dużo zdrówka, uśmiechu na twarzy i dobroci, żeby to się jakoś tam kręciło w tym zakręconym świecie. No i tyle, moi drodzy. Pierwszy raz dostałem paczuszkę. Bardzo fajnie. Pierwsza moja paczka taka YouTube'owa, bym powiedział, no bo ja ze Stasiem się nigdy wcześniej nie znałem. Poznaliśmy się na tej platformie i, że tak powiem, kontakt mamy codziennie już od iluś tam miesięcy. Zawsze tam słowo dwa minimum się zamieni. Ja w ogóle nie kumam czaczy, w ogóle. No muszę te różdżki zaraz iść wypróbować, no po prostu. No patrz, no sam je zrobiłem, to mi przysłał. To jest pierun. Dzięki jeszcze raz, Stasiu. Jeszcze raz Was pozdrawiam. Ja Was zapraszam do Stasia, jeżeli chcecie pomóc dobrej, takiej naprawdę dobrej i szczerej osobie, która pomaga innym. Stasiu między innymi swoją wypłatę też przeznacza na pomoc, no nazwijmy to, tych chorych ludzi, chorych osób. Ich, czy tak powiem, ręcina, i Stasiu coś tam ciuła i im pomaga. Żeby Wam powiedzieć, że to jest osoba taka prawdziwa, to
No najzwyczajniej jedną z osób podopiecznych wziął po prostu do siebie, do domu i no i co? No i żyją razem i zajmuje się, pomaga, czy to tam w lekach, czy zawozi do lekarza i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie temat rzeka. Ja Was zapraszam i pozdrawiam Was serdecznie. Siemanko, cześć. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood.